can't talk to you. My name is Jurek. You know my address and who I am. I may call you later. Kobiece konkursy piękności dla jednych są formą sztuki, stanowiącej możliwość podziwiania walorów kobiecego ciała. Dla drugich takie wydarzenia propagują przedmiotowe traktowanie kobiet, nie przedstawiając głębszych wartości. Przez lata konkursom piękności towarzyszyło wiele afer, związanych nawet z seksualnym wykorzystywaniem kandydatek. Nie obyło się także bez zdarzeń, w których ceną za sławę i koronę było życie. Taka historia przydarzyła się między innymi Polce. Agnieszka Kotlarska, mam 18 lat, jestem wrocławianką. Agnieszka Kotlarska urodziła się w 1972 roku we Wrocławiu. Pierwsze kroki na wybiegu stawiała jeszcze jako nastolatka. Nie pochodziła z bogatego domu, a swój przyszły sukces zawdzięczała niezwykłej urodzie i zaangażowaniu w karierę modelki. Znajomych zachwycała swoją skromnością. Jesienią roku 90 Agnieszka brała udział w pokazie sukien ślubnych. To właśnie wtedy wrocławiankę zauważył Jerzy Lisiewski. Pracownik banku zakochał się w dziewczynie od pierwszego wejrzenia. Dowiedział się, którym autobusem Agnieszka dojeżdża do liceum. Tego samego, do którego kilka lat wcześniej chodził on sam. Po długiej obserwacji mężczyzna postanowił porozmawiać z Agnieszką. Nie było to nic szczególnego. Rozmawiali o wszystkim i o niczym. Lisiewski odprowadził Kotlarską pod jej blok i tam się pożegnali. Jerzy nie mógł zapomnieć o pięknej dziewczynie. Ustalił numer mieszkania Kotlarskiej i wysyłał do niej listy, w których Agnieszkę porównywał do królewny, a siebie do krasnoludka. W jednym z listów oświadczył się kobiecie. Modelka zaczęła niepokoić się postawą swojego wielbiciela. Bliskim zwierzyła się, że jest prześladowana. Bała się o swoje bezpieczeństwo. List Dolnego Śląska 91. Pani Agnieszka Kotlarska, numer 15. Dla Kotlarskiej prawdziwe pasmo sukcesów rozpoczęło się pod koniec roku 90. 23 listopada 18-letnia Agnieszka wzięła udział w konkursie na Miss Dolnego Śląska 91. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Gwiazdą wieczoru była m.in. Beata Kozidrak. Mało brakowało, a Kotlarska nie wzięłaby udziału w finale. Za niestawienie się na sesję zdjęciową Agnieszka miała zostać zdyskwalifikowana, ale jej niewątpliwy urok osobisty załagodził sytuację. Ostatecznie Kotlarska sięgnęła po koronę Miss Dolnego Śląska. Wygrała telewizor i zestaw srebrnej biżuterii, choć dla niej ten konkurs był szczególny z jeszcze jednego powodu. To właśnie wtedy poznała Jarosława Świątka, prawnika i jej przyszłego męża. Witamy 27 finalistek konkursu Miss Polski 91. W lipcu roku 91 Agnieszka wzięła udział w wyborach Miss Polski. Eliminacje do finału rozgrywały się we Wrocławiu, jednak tytuł Miss Dolnego Śląska zapewnił Kotlarskiej automatyczny awans do ostatniej fazy konkursu, rozgrywanej w Sopocie. Wrocławianka od początku była faworytką do tytułu najpiękniejszej Polki. Na wzmiankę zasługują także pytania, na które każda z finalistek musiała odpowiedzieć. I prosimy. Witamy panie. Panie. Prosimy pierwszą, prosimy przypomnieć się i przedstawić. Anna Zielińska, Poznań. Prosimy o numer dziedziny. Który numer? Pierwszy. 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 Język polski. Czytam pytanie. Z miasta A do miasta B wyrusza pociąg z prędkością 50 km na godzinę, a w pół godziny po nim z miasta B do miasta A wyrusza drugi pociąg z prędkością 65 km na godzinę. Pytanie brzmi, jak się pisze słowo kolejarz? Przez RZ. Ale czy z dużej litery? Jak, chyba tak. Jak duży kolejarz, prawda? A jak kolejarz pospieszny, to jak się pisze?
Bardzo szybko. Brawo. Tak jest. Dziękujemy, brawo. Dziękuję. I następna kandydatka. Witamy panią. Numer 18. Dobry wieczór. Agnieszka Kotlarska, Wrocław. Pani Agnieszko, prosimy o numer dyscypliny. Numer 3. 3. Wojskowość. Przysposobienie wojskowe, no proszę. Z poligonu A wyjeżdża w tajemnicy pociąg pancerny o godzinie 0 i z taką samą prędkością. Jak nazywa się specjalista od wysadzania pociągów w powietrze i ile razy może on się mylić? Pani się może tyle samo pomylić razy, co on. Taki człowiek to saper i myli się tylko raz. Dziękuję. Świetnie. Jedna odpowiedź, ale za to prawidłowa. Dziękujemy bardzo. Kotlarska zdobyła uznanie sędziów. Pokonała pozostałe kandydatki do korony, sięgając po tytuł Miss Polski. Jury ogólnopolskiego konkursu Miss Polski 91 przyznało tytuł Miss Polski 91 pani Agnieszce Kotlarskiej numer 18. Prosimy fotoreporterów o niewchodzenie na scenę. Uroczysty moment dekoracji, kwiaty, no i oczywiście koronacja. Prosimy o koronę. Jedną z nagród przyznanych za zwycięstwo był ciągnik rolniczy Ursus. Sponsorami w konkursie byli Bogusław Baksik i Andrzej Gąsiorowski, swego czasu zamieszani w tzw. aferę Art B. Kotlarska nie była w żaden sposób powiązana z działalnością rolniczą, to też gdy trafił się kupiec, szybko sprzedała ciągnik. Kupujący postawił jeden dodatkowy warunek zakupu. Chciał, aby Agnieszka sfotografowała się razem z traktorem. Miss International for 1991 is... Miss Poland! Kilka miesięcy po zdobyciu korony Miss w Polsce, Kotlarska wyjechała do Tokio, gdzie rozgrywano konkurs Miss International. Konkurs wygrała. Tytuł zdobyła 13 października, pokonując 50 innych uczestniczek. Zdobyła także tytuł Miss Photo. Za zwycięstwo otrzymała 15 tysięcy dolarów, a jej kariera ruszyła z kopyta. Agnieszka Kotlarska wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Jej narzeczony dołączył do niej kilka miesięcy później. Brała udział w kampaniach reklamowych dla największych marek świata beauty i fashion. Jeździła po całym świecie. Była muzą Ralpha Laurena, który po pokazach wysyłał jej kwiaty sprowadzane specjalnie dla niej. Życie było jak sen. To właśnie podczas pobytu w Stanach Kotlarska wyszła za mąż. Lecz córkę Patrycję urodziła w Polsce. Krążyła pomiędzy Ameryką i Europą. Tęskniła za ojczyzną, chciała wrócić na stałe. W lipcu 1996 roku Kotlarska miała wziąć udział w kampanii realizowanej w Paryżu. Miała lecieć z Polski do Nowego Jorku, aby tam spotkać się ze swoim fotografem i razem polecieć do Francji. Nie chciała jednak niepotrzebnie tracić czasu, więc postanowiła polecieć do Paryża z Warszawy. Na krótko przed jej wylotem świat obiegła informacja o katastrofie Boeinga 747, którym Kotlarska miała lecieć z Nowego Jorku. Samolot uległ eksplozji 12 minut po starcie. Zginęli wszyscy na pokładzie, włącznie z fotografem modelki. Polska prasa oszalała. Ukazały się artykuły o tym, jak Kotlarska oszukała przeznaczenie. Na jeden z artykułów prasowych informujących o katastrofie natrafił także Jerzy Lisiewski. Uczucie do Kotlarskiej znowu odżyło. Postanowił ją spotkać.
Znalezienie adresu nie było niczym trudnym. Skorzystał z książki telefonicznej. 27 sierpnia 1996 roku Lisiewski wsiadł w autobus, udając się w stronę domu Kotlarskiej. Po dotarciu na miejsce Jerzy zauważył Agnieszkę, siedzącą w samochodzie przed domem. Razem z nią w pojeździe byli też jej mąż i córeczka. Modelka poznała swojego psychofana, ale nie uchyliła szyby, aby z nim porozmawiać. Lisiewski poczuł się zignorowany. Zaczął uderzać w dach samochodu. Z pojazdu wyszedł mąż Kotlarskiej, który zagroził Lisiewskiemu, że wezwie policję, jeśli ten nie odejdzie. Emocje sięgnęły zenitu. Lisiewski podszedł do męża modelki, wyciągnął nóż. Doszło do szarpaniny. Jarosław upadł na ziemię. Lisiewski trafił go nożem w udo. Widząc to, Kotlarska wysiadła z samochodu. Chwyciła Lisiewskiego za ramię. Mężczyzna obrócił się i zadał jej kilka ciosów nożem na wysokości serca. Kotlarska upadła na bruk. Lisiewski zaczął uciekać, wykrzykując, że już nikogo więcej nie zabije. Zaalarmowani sąsiedzi próbowali pomóc kobiecie. Podjęto próbę reanimacyjną, wezwano karetkę. Lisiewski zatrzymał się przed przypadkowym domem, wtargnął do niego i steroryzował mieszkańców. Po kilku godzinach oddał się w ręce policji. Kotlarska zmarła w karetce. Według ratowników przebudziła się na chwilę, wzięła powietrze, żeby coś powiedzieć, ale nie zdążyła. Zadane rany okazały się śmiertelne. Na jej pogrzebie zjawiły się tłumy wrocławian, którzy chcieli towarzyszyć Agnieszce w jej ostatniej drodze. Na zasadzie artykułu 66, artykułu 67, paragraf 1, artykułu 71, paragraf 1 kodeksu karnego łączy wymierzone oskarżonemu w punkcie 1 i 2 kary pozbawienia wolności i kary dodatkowe pozbawienia praw publicznych i wymierza karę łączną 14 lat pozbawienia wolności oraz łączną karę dodatkową 5 lat pozbawienia praw publicznych. Uważam, że to jest za niski wyrok, no ale trudno, tak sąd orzekł, jest to wyrok prawomocny, no ale wychodzi na to, że w Polsce można mordować bezkarnie. Sąd powiedział, że ten człowiek jest niebezpieczny, jeżeli wyjdzie, to może każdy może być zagrożony. Po śmierci Kotlarskiej jej mąż oraz córeczka wyjechali z Wrocławia. Nie pojawiają się w mediach, starają się zachować anonimowość. Lisiewski opuścił więzienie w 2012 roku, ale nie na długo. Dwa lata później zaatakował złodzieja, który włamał się do jego mieszkania. Z nożem rzucił się na obywatela Rumunii. Mężczyzna cudem przeżył.